Twoje królestwo posiada agentów do wynajęcia. Będą oni wymienieni tutaj. Aby agent był dostępny w następnym tygodniu, musisz mu zapłacić. Aby zatrudnić agenta, kliknij przycisk z jego imieniem. Co? Brać go? Ty. Co tu się odpieprza? 9 tygodni minęło, a ja jestem w dupie. Nie mamy armii. Zaraz mi łeb zetną. Partiatik! Live. I to wszystko, co pamiętam, wasza wysokość. Biorąc pod uwagę, ile wypiłem tamtej nocy, to niesamowite, że w ogóle coś pamiętam. Z pewnością musisz pamiętać coś. Zauważyłeś coś podejrzanego? Może ktoś przechadzał się tam, gdzie nie powinien. Lady Lena wpatrywała się w sukienkę Lord Sully. Nieco zbyt intensywnie, moim zdaniem, ale obawiam się, że nic więcej. I cieszymy się, że twoja córka została odnaleziona cała i zdrowa. Myślę, że przepytaliśmy wszystkich gości, wasza wysokość, i nie usłyszeliśmy nic. Żołnierze Talisa stanowili główną część naszej armii. Rozwiązanie sprawy morderstwa z pewnością przekona Iwo, aby mógł nam pomóc w bitwie. Ktokolwiek otruł Talisa, musiał zaplanować to w najdrobniejszych szczegółach. Jeśli wpadniecie na jakiś trop, dajcie mi znać, wasza wysokość. Za darmo oddajesz córkę? No niestety, Talis nie był niczyim ulubieńcem, ale trzeba mieć bardzo dobry powód, aby zamordować króla Atany. Nie możemy jednak stracić z oczu naszego głównego celu. Rodowia nie będzie czekać, aż to rozwiążemy. W tej sytuacji nie powinniśmy polegać na armii Talisa, Iwo. Musimy szukać pomocy u innych lordów, na wypadek gdybyśmy nie byli w stanie przekonać Iwo na czas. Co do armii. Będziemy musieli nawiązać kontakty z okolicznymi lordami, zabrać sojuszników, podpisać traktaty. Wygląda na to, że znaleźliśmy się w niezłych opałach, wasza wysokość. Ciągle tu jesteś? A jeśli rozmawiamy o sojusznikach, traktatach i tak dalej? Mam potężną armię czekającą na rozkazy. Mogę też dorzucić trochę złota i zapasów, żeby wam pomóc. What? Co? Gdzie jest haczyk? Zakładam, że chcesz coś w zamian. Lurs, spędle, wasza wysokość. Co? Przestał dostarczać przyprawy moim wspólnikom w bramce. Kurkuma, kminek, anysz. Jedzenie bez nich bez nich jest paskudne. Nijakie. Przekonajcie Lursa, aby wznowił dostawy, a moi ludzie pomogą wam w walce. Ja pierdzielę, ale kto to jest ten Lurs jakiś tam? No i to jest dobry początek. Powinniśmy zaprosić Lursa, zorientować się. Dobra, czyli trzeba go zaprosić. Na mapie zaznaczyłem też obszary warte uwagi. Dobrze byłoby je sprawdzić. Może znajdziemy jakieś złoto. Nie wiemy, kiedy zjawi się tu Radawia, ale musimy jak najszybciej rozpocząć przygotowania do bitwy. W naszym tygodniowym podsumowaniu odnotowałem rzeczy, które możemy zrobić. Powinniśmy być w stanie odmówić zapłaty naszym agentom. Nie możemy oczekiwać, że będą pracować, jeśli im nie zapłacimy. Ale wtedy przynajmniej możemy zaoszczędzić nieco złota. Utrzymanie naszej armii będzie również kosztowało nas zapasy. Od teraz wszystko będzie jeszcze trudniejsze. Aha. Oto petenci. Może sługa rozjeść się za sprawę. Ja pierdziele, jest lipa generalnie. Od teraz możesz używać mapy, by eksplorować lokalizację i pomagać mieszkańcom w celu zdobycia dodatkowych zasobów. Otwórz mapę klikając OK. Drogi ojcze, jesteśmy na miejscu. Atana jest zupełnie inna niż Davern. Wydaje się, że rozległe ulice Hagos ciągną się bez końca, a Salia z radością by się wśród nich zagubiła. Podróż była męcząca, ale widoki zrekompensowały wszystkie trudy. Gdyby Cedani zobaczyła te pejzaże, twoje uszy odpadłyby od jej pytań. Klify i skały rozciągają się na całą Atanę. Sprawia to, że człowiek czuje się maleńki. Hagos leży niczym gniazdo na samych szczytach tych skał i spogląda na wszystko z góry. Teraz rozumiem, dlaczego na sztandarze mają wizerunek gryfa.
Przepraszam cię bardzo za te ostatnie tygodnie, które spędziliśmy razem. Uściskaj matkę ode mnie. Twoja Lorsulia. Ach tak, Atana jest z pewnością bardzo ładna, ale może też być bardzo niebezpieczna. Nie chciałbyś dać się złapać tamtejszym wichurom. Powinniśmy odpisać Lorsuli. Napisz jej, że dobrze, że się do nas odezwała. Naturalnie, o co ją zapytać? Nie jestem pewien. Może dziewczynki będą mieć jakieś pytania. Naturalnie. Dajcie mi proszę znać, kiedy będziecie gotowi napisać list. Powinniśmy zobaczyć, co się dzieje z tymi przyprawami. Czy chcesz zaprosić Lursa, wasza wysokość? Tak. Zaproś go. Wystarczy otworzyć panel sojuszników, wasza wysokość. Stamtąd możesz zaprosić Lursa. Okej, okay. Zara. Zara! Za tą drugą córkę, chociaż wydymaj matkę innego króla, bo to za darmo tak słabo. Kurde, ale lipa. Ale w sumie no, jakby to rozwiązało sprawę, to trochę za łatwo, więc spoko, taki twist. Sługa. Wyzywałeś mnie, wasza wysokość? Powiedz mi, co się stało podczas nocy weselnej. Ja nie wiem, wasza wysokość. Ja tylko przynosiłem tylko jedzenie i napoje. Tak jak mi powiedziano. Ja bardzo mi przykro, wasza wysokość. Przysięgam, że nic nie zrobiłem. Na bogów. Proszę, nie każcie mnie, przysięgam. I widziałem, że te napoje są zatrute. Ja wziąłem je tylko z kuchni i zabrałem na ceremonię. Przysięgam, nie wiedziałem, wasza wysokość. Weź się w garść. Uspokój się, w porządku. Kto zatrudnił tego sługę? Weź się w garść. Jeśli nie powiesz mi teraz, co się stało, odetnę ci głowę. To niezłe, weź się w garść. Skąd wiedziałeś, że masz podać to wino Talisowi? Przysięgam, że nic nie zrobiłem. Nie wiedziałem, zawsze mi kazano najpierw obsługiwać króli, wasza wysokość. Tak właśnie zrobiłem. Ale strażnik lochów może coś wiedzieć. Wspomniał, że widział kogoś tamtej nocy w piwniczce z winami. Nie wiem nic więcej, przysięgam. To chyba zawęża nasze poszukiwania. Możesz odejść, ale nie opuszczaj Davern do czasu zakończenia Sądu Królewskiego. Dziękuję, wasza wysokość. No okej. Okay. Te gołębie zawsze znoszą tyle brudu do sali tronowej. Dobra, Wiesiak, co chcesz? Wasza wysokość, mój syn. Hańba tej rodziny. Wysłałem go, żeby zebrał trochę chrustu w lesie. Okazało się, że jest zbyt głupi, by znaleźć drogę do domu. Myślicie, że możecie nam pomóc go znaleźć? Znaczy, nie ma pośpiechu. Ja pierdzielę, czemu ja mam tak ułomnych wieściaków w tym swoim królestwie? Siedem złota na to, ale w sumie mamy dużo siano. A to już jest po wydatku na generała. Nie, generała nie wyślę. Tak, Feniks, no racja. Nie mogę w żaden sposób pomóc. Zawsze możesz spróbować szczęścia w sąsiednich wioskach. Popytaj. Och, w porządku. Cóż, jedno mnie mniej do wykarmienia. Chociaż będzie mi brakować jego paskudnej gęby. Aha. Dobrze. Dobry wybór. Dobra. No w sumie powiedział, że hańba rodziny. To, że nie dałem pieniędzy, to nie spadło szczęście. On miał go w dupie. Umarł mu, wiesz... Jakiś tam z dodatkowym chromosomem. On i tak nie mógł pracować w polu, a to jest najważniejsza cecha w średniowieczu dla chłopa. Aby przygotować się do bitwy, musisz zawrzeć sojusze z lordami. Niektórzy lordowie dostarczą dodatkowe złoto lub zasoby oprócz swojego wojska. Propozycje lordów są pokazane po prawej stronie ich profilu. Kurde, dużo ich. Jakieś co ma dużo wojska. Lursa miałem zaprosić, tak? Lurs.
zaprośmy go. Aha, mam jednego gołębia, więc nie zaproszę nikogo więcej. Okej. Masza? No, Masza. Przyjdzie OF reklamować na dwór. Niezłe dymy. No nie mam gołębi przecież. To nie mam jak kogo zaprosić. Talisa mogę zaprosić? Ta, trumnę przywiozą jego. No ale jak mam zaprosić, jak nie mam gołębi? Widzisz? Aby wysłać agentów, by zdobyli lokalizację, wystarczy wybrać daną lokację i kliknąć ikonę. Luba, Volumy, Kosano. Są wioski? To Sara, poczekaj. Dobra, ogrody. Tak, ojcze? Nie podoba mi się to, że musiałaś to oglądać. Lorsulia wysłała list. Twoja siostra bezpiecznie dotarła do Atany. Powiedziała, żeby ci się tam spodobało. Jestem pewna, że tak, jeśli kto kiedykolwiek opuszczę ten zamek. Mogłabyś opuścić zamek, gdybyś zachowywała się lepiej. Tak, jasne. Kiedy będziesz pisał do Lulie, możesz zapytać ją o Iwo, jaki on jest. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić wyjazdu stąd i życia z jakimś nieznajomym mężczyzną. Jeśli zostanie mi trochę miejsca w liście, zapytam ją. Dziękuję ci. Tak, ślub nie poszedł zgodnie z planem, prawda? Nie, to co się stało było okropne. Ślub przebiegał dość dobrze, do czasu. Chociaż sukienka Lorsuli była raczej żenująca. Nie mogę ją wierzyć, że wybrałeś ją dla niej. Nigdy nie pozwolę ci wybrać mojej sukienki. Cóż, zobaczymy. Czy kończy dzisiaj tę grę? Tam. No, jest one shot. Tak, już tu przyszło. Wasza wysokość. Lorsulia napisała list. Właśnie chcę jej odpisać. Chcesz, żebym coś od ciebie przekazał? Och tak. Powiedz jej, że zabieram jej sypialnię. Matka mi pozwoliła. Albo nie. Powiedz jej, że Asalia przeczytała jej pamiętnik. Nie, to nie w porządku. Mam bardzo niedużo miejsca, kartofelku. Więc co, mogę powiedzieć tylko jedną rzecz? Tak. Och, to zbyt poważna decyzja. Przyjdę do ciebie później, kiedy wymyślę coś wystarczająco dobrego. W porządku, nie przejmuj się tym zbytnio. Napiszę więcej listów. Ale pierwszy jest najważniejszy. Przyjdź do mnie, kiedy będziesz gotowa. Jak się masz? Wydarzenia ostatniego tygodnia były dla nas wszystkich bardzo stresujące. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Jak ktoś mógł zjeść plamkę? Dusty zniknął, ale teraz plamka jest, cóż. Plamka jest 2 metry pod ziemią. Ale z drugiej strony nie potrafię kopać tak głęboko, więc po prostu przykryłam go kamieniem. Jest tu tak nudno bez Luli. Obiecałeś, że przekonasz ją, żeby została. Czy ona w ogóle kiedyś się odwiedzi? Oczywiście, że tak. Dajmy jej trochę czasu, żeby się zadomowiła, a potem zorganizujemy wspólną kolację. Myślisz, że mogłaby przywieźć Dustiego? Nie sądzę, Cedi. To kot, a on nie lubi być zamknięty w klatce przez wiele godzin. W takim razie znajdę nowego zwierzaka, zanim Luli przyjedzie. Dobrze, dobrze. Dobra, nice. Co jeszcze do mnie chcą? W trochę było przesłuchanie jakieś. Żonka co powie? Też o sukni coś? Kochanie. Lorsulia wysłała list. Nasza córka dotarła bezpiecznie. Wydaje się, że spodobała jej się Atana. Zazdroszczę jej. Atana to piękne miejsce. Ich zamek też jest znacznie lepszy od naszego. Mam nadzieję, że się szybko zdomowi. Jestem pewien, że tak, kochanie. Kiedy do niej napiszesz, powiedz jej, że przysyłam im obojgu najlepsze życzenia. Zapytaj ją, jak sobie radzi z tymi wszystkimi nowymi rzeczami i co robi bez swoich sióstr. Naturalnie, nie chcę pisać jej całej książki. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Trzeba było kupić potkę na trucizny od handlarza. Przyszedł jakiś skam. Co ty jesteś normalny? Idź kup lepiej kołdrę, co wyleczy raka, a nie pieprzysz głupoty.
Nadal nie mogę uwierzyć, że Talis został otruty. To mogłem być ja. Myślisz, że Lord Sully nic się nie stanie? Ivo wydawał się bardzo zdenerwowany. Jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Jak tylko dowiemy się, kto za tym stoi, możemy odnowić nasz sojusz z Ivo. Kto mógł zrobić coś tak okropnego? To musiał być jeden z gości. Zbieramy dowody. Kiedy będziemy mieli wystarczająco silne poszlaki, zwołamy sąd królewski. W porządku, najdroższy. Miejmy nadzieję, że to zostanie szybko rozwiązane. Chyba pójdę odpocząć. Dam ci teraz odpocząć. Okej. Dobra. Z tym i z tym pogadam, co? Czym mogę pomóc, wasza wysokość? Słyszałem, że możesz coś wiedzieć o śmierci. Opowiedz mi, co wydarzyło się w noc wesela. Sługa powiedział, że kogoś widziałeś. Kogoś widziałem? Nie, ale znalazłem to. To chyba jakiś rodzaj zęba, tak sądzę. Ale skąd masz ten przedmiot? Pilnowałem więźniów, wasza wysokość. Cóż, mogłem wypić drinka lub dwa z innymi strażnikami. W końcu był to czas świętowania. Oczywiście nigdy nie opuściłem lochów. Do końca mojej warty znaczy się. Co się stało na koniec swojej warty? Przeprowadziłem zwykłą kontrolę wszystkich lochów, tak trochę się chwiejąc, ale właśnie tam znalazłem ząb. Gdzie dokładnie znalazłeś? W piwnicy z winami, wasza wysokość, ale nie widziałem, żeby ktoś tam wchodził. Cóż, prawdopodobnie wkradli się, kiedy byłeś zajęty piciem. Przepraszam, wasza wysokość, naprawdę nie sądziłem, że może coś stać się coś złego. Czyli przez niego nie mamy wojska i umarł król innego królestwa. Bo szmaciarz se poszedł na drinka. Rozumiesz to? Ja pierdzielę. Ty, może go już wypuszczę, długo już tu siedzi. Czemu tu jesteś? Siedzi tu już 10 tygodni. Ty, nie wiem. Ale on jest psychiczny, boję się go. Idźmy stąd. Mam nowy trop w śledztwie. Znalazłem kilka wskazówek, które mogą nas doprowadzić do osoby, która stoi za śmiercią Talis. Co znalazłeś? Ząb. Ten ząb zwierzęcy to bardzo egzotyczny przedmiot. Nie ma smoków w pobliżu dawać. Smoków. Strażnik znalazł go w piwniczce na wina. Może pochodzić od kupca lub kogoś, kto wcześniej miał do czynienia z dużymi bestiami. Może zanieść to łowcy, sprawdź, czy będzie wiedział, skąd dokładnie pochodzi ten ząb. W zamku nie ma łowcy. Poproszę Andrew, aby rozgłosił, że chcemy kogoś takiego zatrudnić. Okej. Sorry, Warterek, sorry, masz rację. Przygotowałem stanowisko, gdzie możesz się przejrzeć wszystkie zgromadzone dowody. Kiedy znajdziemy przedmioty mogące służyć jako dowód, zostawimy je tam wraz z informacjami, które zebraliśmy na ich temat. Możemy zapytać lordów o przedmioty, które znaliśmy do tej pory. Ale czekaj, co? Jak mam rozgłosić to? Mapy, wiem. Jak mam rozgłosić to, że szukamy tego łowczego? Wielkiego łowczego? Siema, Adi, witam. Napiszmy ten list, może. Oczywiście, co mam napisać? Co
Zapytaj ją o imię. Jak sobie radzi ze śmiercią ojca i powiedz, że chcę mu złożyć kondolencje. Wspomnij, że pracujemy nad znalezieniem mordercy. W porządku, wasza wysokość. Napiszę do niej list. Powinniśmy spodziewać się odpowiedzi w ciągu kilku tygodni. Dobra. Wyślijmy do Luby generała. Zobaczymy, co to da. Ty, ale powiedz mi. A gdzie to stanowisko jest, o którym on gada? Gdzie to jest? Tutaj? Gdzie? Ile tygodni? Chyba rok. Gdzie pod oknem? Jakim oknem w dupę? Tutaj pod oknem? To? Andrew powiedział, że mogę sobie przejrzeć do wody. Spójrzmy. O, no. Nie mamy dużych stworzeń w okolicy zamku. Ktoś musiał go zgubić. Okej. Okay. Zasięgnij porady eksperta. Przesłuchaj podejrzanych. No i co mi to dano? Jak ja mam wezwać tego łowczego? Jak? Nie wiem, jak go wezwać. Andrew miał go wezwać, ja nie mogę mu powiedzieć. Sam przyjdzie, aha, tak. Chyba tak, no. Ta, masz rację, chyba tak będzie. Dobra. Skipek. Twoja armia potrzebuje jedzenia i zapasów, aby być w pełni sił i gotowa do bitwy. Im więcej masz armii, tym więcej zapasów będzie potrzebna na jej utrzymanie. Aby opłacić utrzymanie wojska, wystarczy kliknąć przycisk zapłać. Koszt zostanie dodany do podsumowania później. Jeśli zapłacisz kosztów utrzymania wojska, stracisz kilku żołnierzy. Gdzie? Jakim zapł... Trzy, trójkę to kosztuje. Minus dwa. Nie jest źle. Stajnie, odblokuj eksplorację 7 dodatkowych lokacji na mapie. O kurde, ale to potem, bo na razie jeszcze kilka mamy. Otrzymuj 10 do armii tygodniowo. Jednorazowo dodaję 5. Kurde. Jednorazowo dodaję 5 do poziomu zadowolenia wieśniaków. Fajne, ale na razie niepotrzebne. Chyba, nie? Jak uważacie? Warto stajnie wziąć albo pole treningowe, tylko to 35 aż kosztuje. Chyba, że generała teraz by nie wziąć. Ty, wydaje mi się. Wiecie co? Nie weźmiemy generała teraz i weźmiemy pole. I to się wydaje spoko. Tylko jak bardzo będą rosły koszta żołnierzy? Jak będzie jeden tygodniowo? Ale tu będzie plus 10 armii tygodniowo, więc jak nawet im nie będę płacił, to i tak będę na plus wychodził. No, five head. Dobra, zróbmy tak. Ty, patrz to! Może im nie zapłacić?
i będzie i tak plus 8. 500? Ty, może im nie zapłacimy. I do tego karnawał. Ty, to ma sens. To ma sens. I mamy plus 8 żołnierzy, 5 szczęścia. Nie płacimy im. Niech trochę wiesz, trzeba ich odchudzić, żołnierzy. Dobra, niech tak będzie. Karnawał, pole treningowe. Tak? To nie jest płacenie armii, tylko karmienie? Nie, jest napisane zapłać. 3 zboża. Jest napisane zapłać. Rozumiesz? Zapłać jest napisane. I 2 stracimy. A zyskamy 10, więc będzie i tak plus 8. Rozumiesz to? Mega 5-head. Dobra, generał przyszedł z wyprawy. Zobaczymy, co da. Wasza wysokość, pobliska rzeka wyschła. Mieszkańcy od wielu dni noszą wodę do swoich domów z jeziora. Posłużywszy się moim koniem, pomogłem im, mając teraz oszczędzoną wodę na kilka dni. Upewniłem się, że wiedzą, że to dzięki królowi. O! O kurde, plus 4! A karnawał tyle siana i plus 5? Czyli generał był Worf. Mogę go znowu wziąć, Louis, ty. Dobra, Lurs. A, to jest Lurs, to jest inny lord. Wzywałeś mnie, wasza wysokość. Słyszałem o przyprawach. Mam ten zwierzęcy ząb. Słyszałem, że przestałeś dostarczać Brance pewne zasoby. Przyprawy, jak sądzę. Tak, podejrzewałem, że rozmawiałeś z Etonem. Handluję moimi przyprawami z Pracis, by zdobyć dotyk szczęścia. Niektórzy nazywają to Dipu Dabu, ale najbardziej znany jest pod nazwą Pył Wyroczni. Słyszałem o Radowi. Mogę pomóc, jeśli w zamian ty pomożesz mnie. Co to jest pył? Ma oczywiście zastosowanie lecznicze, ale także rekreacyjne. Silnie uzależnia. Jest to szczególnie popularne wśród księży i tym podobnych. Księży? Coś tam związanego z duchowym oświeceniem. Ten interes dostarcza dużo złota, ale w ostatecznym rozrachunku ceną jest ludzkie życie. Nie chcę brać udziału w tym. Szkoda tylko, że tracę kupców. Pracis. To daleko. Ha, nie mam generała chyba, żeby wysłać. Wasza wysokość, nalegam, abyś pomógł mi ukrócić plany Etona. Nie kupuj żadnego pyłu wieczności. A jeśli usłyszysz o kimś, kto próbuje sprzedać pył, nie wahaj się wtrącić go do lochu. Jeśli wydarzy się coś podejrzanego, upewnij się, że dowiem się o tym pierwszy. Jeśli postąpisz właściwie, wiedz, że moja armia stanie u twojego boku, gdy rozpocznie się wojna. 200 żołnierzy, mogę również wspomóc 6 zasobami. Słyszałem, że Eton sprzedaje pył niedaleko wsi Kaski. Pierwszym krokiem w właściwym kierunku byłoby zatrzymanie dostaw. Porozmawiać z nim, ale za to tracę czas. Gdy tak pieprzył ciągle z nimi. Tylko tamten daje złoto. Pierwsze? Właśnie nie wiem, bo tamten daje złoto, a ten zasoby. Ja złota bardziej potrzebuję. Brota, to będzie po tym. Ten 200 ludzi daje, a tamten ilu dawał? Tamten nie dawał 300? Mówił ile? Mówił, że da iluś ludzi i złoto.
Porozmawiam z tamtym jeszcze. Zobaczymy, co się da. Na razie porozmawiam. Zobaczę, co Lord Eto ma do powiedzenia na ten temat. Tylko nie pozwól, by ten bufon wszedł ci na głowę, wasza wysokość. Mam ten zwierzęcy ząb. Znalazłem to w mojej piwniczce na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Wygląda to zdrowe zwierzę, bez dziur i odprysków. Nie jestem pewien, od jakiego zwierzęcia może pochodzić. Nie jestem ekspertem w temacie bestii. No dobra. To na razie wszystko. Jak sobie życzy was? Dobra, wypieprzaj. A ty co? Powinniśmy zaprosić Lorda Etona, wasza wysokość. Upewnij się, że to, co mówi Lurs, jest prawdą, zanim odrzucimy ofertę sojuszu z Etonem. Etona znajdziecie w panelu. Dobra, dobra. A ten znowu? Przepraszam za to, co powiedziałem ostatnim razem, wasza wysokość. Czasami nie potrafię jasno myśleć. Chodzi o to, że ktoś mnie ściga. Ale ja mogę dowiedzieć się, kto. Jak mogę dowiedzieć się, kto? Kto to jest? Nie mam pojęcia. Jeśli powiem komukolwiek, kogo znam, to będą wiedzieć. A to jest gorsze, prawda? Nie mogę go uwięzić. No mówiłem, żeby zwolnić tamtego więźnia. Jak mogę ci pomóc? Jak mogę ci pomóc, jeśli nie chcesz mi dokładnie powiedzieć, o co chodzi? Wasze wysokości, rozumiecie? Powiedz mi, co zrobiłeś, że ktoś chce cię dopaść. Ja tylko widziałem człowieka i... Nie, to nie to. Nie wiem. Nie mogę ci powiedzieć, wasza wysokość. Co jeśli ta osoba słucha? Mogę uwięzić? Spędzisz trochę czasu w naszych lochach. Wiedziałem, że to ty. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Strażnik przy wyjściu się tobą zaopiekuje. Przyjdę do ciebie później. Listy. Zobaczymy, co będzie. Wasza wysokość, nie znoszę tego, że Lorsulia już wyjechała. Wyglądała bardzo ładnie w swojej sukience. Wyglądałaby pięknie w każdej sukience. O, w końcu ktoś rozumie to, że za darmo równo się najpiękniej. Już za nią tęsknię, ojcze. Czy jak będę brać ślub, mogę założyć tę całą sukienkę? No i kolejny ślubik bez kosztów. Oczywiście. Matka powiedziała, że Lorsulia wysłała list i że wszystko w porządku. Odpisałeś się już? Zapytałeś o Dustiego? Nie zapytałem jeszcze o Dustiego. Czy mógłbyś proszę zapytać Lorsulię o kota, ojcze? Gdzie śpi? Co je? Czy on w ogóle żyje? Nic nie mogę obiecać. Spróbuję ją zapytać. Proszę was, wasza wysokość. A ta co? Ojcze, obiecałeś poćwiczyć ze mną walkę na miecz, pamiętasz? Może moglibyśmy później trochę poćwiczyć. Proszę. Oczywiście, przyjdę do ogrodów. Tak, Wraxer, no. Mam takie piętno odcisnęła ta sukienka, tak mocno zapadła w pamięć. Czyli to był dobry wybór. To był dobry wybór. Wasza wysokość, ludzie z potworami na sztandarach splądrowali naszą wioskę, podpalili naszą stodołę. Po chwili płomienie rozprzestrzeniły się na inne budynki. Wioska wciąż płonie, straciliśmy już większość naszych zasobów. Przyślijcie nam pomoc. 2 tygodnie generą. Dam mu zapasy. Niech ma. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, by postawić was na nogi. Wasza wysokość, to bardzo łaskawe. Jestem pewien, że wasze dobre uczynki rozniosą się szeroko. Jestem serio dobrym królem, bardzo łaskawym. Tylko z coraz chudszym portfelem. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre w dupie. Przygotowałem stanowisko. Aha, czyli któryś lord będzie... Czekaj, czy mam znowu tego zaprosić? A, tu jest napisane, on daje 230 wojska i 6 sztuk złota. Widzicie to? To najwięcej tutaj ze wszystkich. No, poza tym. Zaprośmy go. Zaprośmy go i idźmy dalej.
Narkoman? A co jak to są pomówienia? Spokojnie. Tak, ojcze? Jak tam twoja praktyka? Gotowa? Hej, to było dobre. Ha, wiem. Au! Za wolno, ha! Zara, córka dostanie sierpa. Słyszałeś o Cedani? Co się stało? Powiedziałam jej, że powinna znaleźć zwierzaka, który faktycznie może coś robić, oprócz bycia obrzydliwym. Od tego czasu zostawia przynętę w ogrodach. Co? Nic się nie pokazywało, więc wzięłam jednego z wypchanych skunksów z korytarza i położyłam go za krzakiem. Wieczorem powiedziałam jej, że coś złapało jej przynętę. Kiedy zobaczyła ogromnego skunksa, niemal tak dużego jak ona, spanikowała. Chwyciła mój miecz, ledwie mogła go podnieść. To było przezabawne. Ciągle uderzała biednego skunksa, ale ten ani drgnął. Okej. Biedna Cedani. Nie skrzywdziłaby zwierzęcia. Matka usłyszała jej krzyki. Przyszła i wszystko zepsuła. Cedani się popłakała, gdy dowiedziała się, że był wypchany. Och, Asali. No weź ojcze, musisz przyznać, że to zabawne. Dobra, uznajmy, że to jest śmieszne. Nie wierzę, że zaatakowała skunksa. Ha! Myślisz, że potrafi walczyć, ponieważ wciąż widzi, jak biegasz wszędzie z mieczem. Wiem, ciągle mnie męczy, żebym z nią walczyła. Kończymy na dzisiaj. Lepiej sprawdzę, jak się ma Cedani. Dobra, git. Niezłe oro jest. Tu nic nie mogę, nie? Poza tym. Dobra, Cedani. Wasza wysokość. Chcesz porozmawiać o skunksie? Asalia powiedziała mi, co się stało. Cóż, po prostu się przestraszyłam i nie wiedziałam, co robić. Na zewnątrz było ciemno, a jego oczy błyszczały. Martwiłam się, że będziesz na mnie zły, bo sprowadzą potwory do zamku. Więc po prostu wzięłam miecz Asali i... Przepraszam, że zrujnowałem twoje wypchane zwierzę, ojcze. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Oczywiście wybaczam ci. Nigdy więcej tego nie rób. Dobra, pierwszy, nic się nie stało takiego. Nie, to był stary wypchany skunks i tak zamierzałem go się pozbyć. Byłaś bardzo odważna, ale nie powinnaś więcej biegać po zamku z mieczem, dobrze? Dobrze, nie będę. Dobra, relacje z córką poprawiane, jest git. Niedługo ją sprzedamy za parę sztuk złota, więc trzeba trochę relacje, wiesz, polepszyć. Król ma być surowy? Ty, zobacz, to jest dwóch typów w celi, no. W czym mogę wam służyć? Dobra, przesłuchajmy Pietro. Jak się masz? Och, wasza wysokość, tutaj jest bezpiecznie. Nie muszę się martwić, że ktoś mnie dorwie. Mam tutaj mojego przyjaciela i nikt nie może wejść do środka. Żałuję, że wcześniej nie poprosiłem, żebyście mnie uwięzili, wasza wysokość. Cieszę się, że czujesz się bezpiecznie. Masz rację, nikt tu nie przyjdzie po ciebie. Jestem wam winien moje życie, wasza wysokość. Daję wam moją armię. Nie będę ich potrzebować. Po prostu tu zostanę. Masz armię? Tak, wiem, ale nie mogłem im powiedzieć, co się dzieje. To mógł być jeden z nich. No tak, oczywiście. Możesz tu zostać tak długo, jak chcesz, Pietro. Poinformuj strażnika, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Dziękuję, wasza wysokość. Czterech żołnierzy, ale armia. Ty kolegów z podstawówki mi dał do armii. Co to w dupę jest? Czy masz wszystko, czego potrzebujesz? Tak. Solidne ściany, stalowe pręty, osobisty ochroniarz. O, chwila. Nie ma gdzie uciec. Czy rozważyliście? Siedź tu. Masz kolegę. Ty, nie mamy tego. Nie mamy jak wysłać, nie? Ty, mogę go wysłać, nawet jak go nie zatrudniłem? Czy nie?
Pytanie mam. Nie? Sprawdźmy. Ano. Teraz wam ufam. Dobra. On coś powie tu więcej? Nie. No to skip dnia, tak, to dalej lecimy. Dobra. 24 zł, 20 tego. Jakim nie zapłacimy, minus 2. Nie płaćmy. Nie płaćmy znowu. Jest minus 2, ale jest plus 10. Czyli się opłaca. Dobra. Niech se tam dwóch odejdzie. Co to takiego? Weźmy tym razem generała. Tego na razie nie, bo jeszcze mamy sporo. Nawet nas nie stać na to. Dobra. Masz rację, Houdini, no. Oho, przybył ten. O! To jest łowczy? Bo ma taki ten. I ona ma zwierzę nowe chyba, czy co to jest? Wasza wysokość, jak idzie w śledztwo, znalazłem ten zwierzęcy ząb. Ale nie wiem, jak znalazł się w naszym zamku. Przygotowałem dla was stół w izbie. Powinniście zaprosić przysłać lordów. Kto wie, może uda nam się czegoś... Pamiętajcie tylko, że oni nie zawsze mówią prawdę. A skoro już ich zapraszamy, powinniśmy również spróbować zawrzeć sojusze. Okej. Okay. Czyli oni mogą jeszcze kłamać. Ja pierdzielę, no to jeszcze lepsze. W czym mogę służyć, wasza wysokość? Wiem, dlaczego potrzebujesz przypraw. Mam ząb. Znalazłem to w mojej piwnicy na piwniczce na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Co robił zwierzęcy ząb w piwniczce na wino? Wygląda na to, że ktoś go zgubił. Próbuję znaleźć właściciela. Nie wiem, Eryk. Prawdopodobnie ktoś, kto jest zainteresowany zwierzętami lub stworzeniami, że tak powiem. Aha. Wiem, dlaczego potrzebujesz przypraw. Słyszałem, do czego potrzebujesz te przyprawy. Wasza wysokość, mogę wyjaśnić. Pył wyroczni nie jest niebezpieczny, o ile wiem. Ma on zastosowanie bardziej medyczne niż jakiekolwiek inne. Czyli widzowie, jesteście za legalizacją? Pył wyroczni? Nikogo nie zabiło, a jest zakazane. O co chodzi, prawda? O co chodzi? To tylko prosty sposób na zarobienie nieco złota. Nie ma znaczenia, czy sprzedajesz pył, czy nie. On i tak trafi do ludzi. Jeśli to my go sprzedajemy, to przynajmniej my czerpiemy zyski. Po prostu przekaż go dalej. Nie przejmuj się ludźmi, którzy go używają. A tak poza tym, mógłbyś bardzo mi pomóc w tej operacji. A ja w zamian zawsze będę do twoich usług. Mam lokalizację w pobliżu wioski Poltoise, która ma pewne problemy z miejscowymi. Wyślij agenta w tamtym kierunku, może będzie mógł tam pomóc. Ponadto, jeśli wydarzy się coś niezwykłego, upewnij się, że usłyszę o tym pierwszy. Musimy mieć oko na innych sprzedawców. Jeśli któryś się tu zjawi, koniecznie kup paczkę lub dwie. Będę mógł podwoić twoje zarobki. Jeśli będziesz dbać o moje interesy, ja na pewno będę dbać o twoje. Dam ci moich ludzi złoto i zasoby. I teraz tak, on ma w pewnym sensie rację. Bo oni i tak będą ćpali. Ja mogę z tego mieć zysk i mogę w pewnym sensie nie dopuszczać, żeby trafiało na przykład, wiesz, do dzieci i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Mogę to kontrolować. I zarabiać na tym. Co jeśli się dowiedzą, kto? Drag Lord. Dobra, jedynkę biorę. Zobaczymy. Zobaczę, co da się zrobić. Gorzej, jak ktoś będzie miał problemy przez ten pył i ciebie osądzą za dystrybucję. Słuchaj, ja jestem królem. Kto mi przyjdzie? Kto mi przyjdzie? Jestem królem. Rozumiesz? Zobaczę.
No i to jest postawa. Uczynię nas bogatymi, wasza wysokość. Ze złotem pochodzącym z naszej działalności nie będziesz nawet potrzebował Atany do pomocy w walce. Posłuchaj, dam ci coś ekstra za twój wysiłek. Do mojej oferty 230 ludzi dorzucę moje ogary. Są zabójcze i precyzyjne. Radowianie nie będą wiedzieć, co w nich uderzyło. Cześć, co? Och, chyba właśnie sobie przypomniałem coś z nocy, kiedy zmarł Talis. Na tym etapie byłem całkiem pijany, więc wszystko było trochę rozmazane. Widziałem kogoś w ogrodach tej nocy, kiedy wyszedłem. Podlewać kwiaty. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, może się tam rozejrzyj. Tak więc nie ma za co, wasza wysokość. Kurde, porypane. Co ty gadasz, Macho? Na SG. Ja ich kontroluję. A to co? Coś tu jest podejrzane. Jest tu coś podejrzane, no. Powiedzieć to? Na test, zobaczymy, co się stanie. Jeśli wydarzy coś niezwykłego, upewnij się, że usłyszę o tym pierwszy. Aha, no on dla mnie jest podejrzany. Handlarze pyłem w Tavern, sprzedaż pyłu w Boltosie. Czyli mam wysłać generała do Boltosu, a tu? Chcę, żebyś kupił i przyniósł mi każdą ilość pyłu wyrocznie, jaką tylko pomoże znaleźć. Tavern. Czyli tam też mam wysłać generała? Oferta Etona jest bardzo hojna, wasza wysokość. Z pewnością moglibyśmy wykorzystać jego ogary i armię w bitwie. Ale jak kuszący by nie był, handel pyłem może później powodować problemy. Jeśli zdecydujemy się pomóc Etonowi, możemy być pewni, że Lurz anuluje swoją ofertę. Szczerze ci powiem tak. Legalizacja. Legalizacja. Bo oni i tak będą ćpali. A jak zalegalizuję, to będę miał wpływy z zysków. Rozumiesz? Dlatego legalizacja mi się opłaca. Lurz był zaćpaniem? No jest przeciwnikiem. Masz do wyboru przeciwnika legalizacji i typa, co jest za legalizacją, żeby mieć zyski. Właśnie to jest wybór. Tylko, że tamten daje zboże i 200 żołnierzy, ten daje ogary jeszcze. Dobra. Złoto, które moglibyśmy zarobić na sprzedaży pyłu, rozwiązałoby wiele naszych problemów. Nasi ludzie byliby szczęśliwsi, gdybyśmy mogli zaoferować im więcej złota. Oczywiście, wasza wysokość, w takim przypadku powinniśmy wysłać generała do Beltois. Niech kupi tyle pyłu, na ile tylko was stać, abyśmy mogli go dać Etonowi i na tym zarobić. Po tym, jak to zrobimy, powinniśmy zaprosić Etona z powrotem do naszego zamku, aby sfinalizować umowę. Powinniśmy również mieć oko na wszystko, co podejrzane. Czy to nowy zwierzak, którego tam ukrywasz, kartofelku? Wasza wysokość, pozwól, że przedstawię ci dźgacz. O nie, to jeż. Dźgacz. Dlaczego dźgacz? Cóż, chciałam go nazwać Hansen, ale ta nazwa jest już zajęta. Drugą opcją było nazwanie go Gniotek, ale nie wydaje się, żeby odstraszało to wrogów. Pod spodem ma aksamitny miękki brzuszek, który można by głaskać i ugniatać cały dzień. Ale na zewnątrz to zupełnie inna historia. Na zewnątrz jest przerażającym, zaciętym dźgaczem. Niech będzie, zatrzymaj dźgacza. W porządku, zatrzymaj kuja Megasus przy sobie, ale go nie zgub. Niech niepokój się, to nie kuj, to dźgacz. Dźgacz ma misję wkrótce. Kogoś zadźgać. Psychiczna jest fest, bardzo dobrze. Przynajmniej będzie miała zajęcie. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. A ty co chcesz? Wasza wysokość, moja wioska została... Te szumowiny są bardziej bezwzględne niż ktokolwiek inny. Były ofiary, zabili całą rodzinę.
Liczymy na pomoc waszego generała, wasza wysokość. Powinniśmy pilnować tych bandytów. Bójcie się, że radowianie budują kolejnych posterunków. Jeśli są to lokalne bandyty, powinniśmy im pokazać, że nie ma tu miejsca na takie zachowania. 2 tygodnie. Lokalne bandyty, no. No tak, Werterek, no. Wyślę. Otrzymasz potrzebną pomoc, bo ich generał znajdzie bandytów i wymierzy sprawiedliwość. Wiedziałem, że będziemy mogli się zemścić. Dziękuję, wasza wysokość. Ale nie wiem, czy to było dobre, bo ja już mam dużo radości. Ja potrzebuję zasobów. No dobra, Luis, ty. Czekaj. To zaprośmy kogoś nowego w sumie. Zaprośmy kogoś nowego, bo na razie Etona nie zapraszam, bo i tak muszę najpierw wysłać po ten jak to się nazywa? Gwiezdny pył, czy jakoś tak? Do tej wioski na B. Lena? O kurde, jakie staty. Dobra, mapa. Już wysłałem. Przydałby się ten. Jakiś generał. Tu, Beltois, to jest to. Dobra, wyjdźmy stąd. Co to za... na prawo od generała? To jest ząb. A nie, na prawo. To jest gołąb. Jajka będą? Tak. Ale po tej grze. A która jest? Nie no, raczej tak 23. Nie wiem, ile to jeszcze zajmie. Mam nowy trop. Znalazłem kilka wskazówek, które mogą doprowadzić. Co znalazłeś? To wszystko. Lord Eton mnie odwiedził. Okazuje się, że handluje pyłem wyroczni i oczekuje mojej pomocy. Lord Lurs nie pochwala tego za interesu. Uważa, że to złe dla ludzi. Obaj lordowie obiecali użyć nam swojej armii, jeśli im pomożemy. Ale tak naprawdę to nie wiem, co o tym myśleć. Cóż, naprawdę uważasz, że sprzedaż pyłu jest szkodliwa dla ludzi? Nie jest jeszcze powszechnie używany. Ma skutki uboczne. To się sprzedaje jak szalone. Co ja mam odpowiedzieć? Ten gołąb jak myszka wygląda po lewej. Czarny nos. Jaka myszka? To? Jakie skutki uboczne? Ja nigdy tego nie mówię. Trzecie. Czemu pierwsze? Co wy pieprzycie? Żona nie musi wiedzieć, niech wiesz, się sprzedaje. Skronik Mertany Strip, skończyliśmy. Gdzie masz myszkę? Widz widzi myszkę, jak że ten gołąb wygląda jak myszka według niego. Trzecie. Moglibyśmy zarobić trochę złota, które można by wykorzystać, aby pomóc potrzebującym. Co o tym myślisz? Dobrze. Wiesz, słyszałem, że słudzy Boży go używają, więc nie może być niebezpieczny. Po wojnie z Radowią, jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze możemy przestać wspierać Etona. No i prawidłowo, żonka. Żonka jest mądra. W porządku, mój drogi. Powiedz, jeśli chcesz jeszcze o czymś porozmawiać. Czyli wspieramy narkomanów. W sensie... Walter White rozpoczyna moje imperium. Dobra, to dalszy dzień, no bo już nic nie mam. Mapy już wysłałem generała, wezwałem Lenę, dobra. Ogród, a racja, a tu zaraz się pójdzie. Słyszę strzech! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.
Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki. Słyszę